O, Kawusia, Kawusia. Cześć. Takie rażeńskie? Tak, mam. A, tak. 1-0, powodzenia. Powodzenia. Hello. Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to start w Robinsonadzie Mazowieckiej. Jest godzina 6.20, za pół godziny startuje, dokładnie o 6.55. Trzymajcie kciuki, bo ten tydzień był dla mnie mega ciężki, mimo że praktycznie nic nie jeździłem, to forma mocno pewnie spadła. To czułem się bardzo źle, jak dopadło mi jakieś choróbsko, prawdopodobnie angina, ale no dzisiaj myślę, że już będzie dobrze. To lecimy. Co? Zaraz start? Tyle osób pewnie kupiło przeze mnie Silexa, ja kupiłem Crossa. No, tak. To teraz pokażę. Dobrze. Na razie nie zawodzi, zobaczymy. 3, 2, 1, start! Powodzenia! Dobra, pierwszy 5 minut, jakoś noga kręci. Jeden zawodnik, widzę, próbuje się utrzymać. Zobaczymy na jak długo. Może będę miał z kim jechać od startu do mety. Gdzie to? Cześć! I wszystko stracone. Od początku idzie na razie dobrze. Nie licząc tego, że pomyliłem trasę. Delikatnie, ale to prawie chyba pewnie każdy. Bo był taki sprytny moment. Ale spoko, fajnie. Na razie zróżnicowanie. Zobaczymy. Szkoda, że jest mgła. Ale na szczęście mam termoaktywną, więc nie jest mi zimno. Ale coś czuję, że później trzeba będzie się rozebrać. I jeszcze tak na szybko, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj można powiedzieć, że raczej dopiszę. Bo nie ma padać, a padało na przykład wczoraj bardzo mocno, więc szutry, jakieś piaski powinny być bardziej ubite. Druga sprawa, że ma być ciepło, nawet po 20 parę stopni, więc trzeba będzie się rozebrać. No i wiatr też sprzyja, jest po mojemu. Pierwsza połowa trasy pod wiatr, a później z wiatrem. Więc nawet jak człowiek opadnie z sił, to powinno być trochę łatwiej. Zobaczymy, jak to będzie.
Oficjalnie wjeżdżam do Kampinoskiego Parku Narodowego. No, na Narodowego. I tu powinno być pięknie, aczkolwiek na jakimś 55 kilometrze może być sekcja piaszczysta. Zobaczymy, jak to będzie. Co tak się opierdzielasz? Taka piękna ścieżka rowerowa, asfaltowa, jakby trochę pod prąd, ale cóż z tego, można poczuć się jak w Anglii. Ładnie, ładnie, na razie fajnie, trasa urozmaicona, więc spoko. Dawaj. Jaki ładny trek. Jaki ładny treczek. Miejscowość Truskawka. A, ci opony chodzi? A myślałem, że o storze. A nie, wysoko tu widzę. Nie, tak to mam 38. No, trochę się rozeszło. Minęła godzinka. Mam kompana. Póki co zobaczymy najdługo.
miejscowość Górki. Zobaczymy, czy jakieś górki są. A widzieliście, jak ta sarna przemknęła przed nosem. Oczywiście kamera trochę oddala, ale była naprawdę bardzo blisko. Gdzieś w prawo. Na przykład tutaj. Jest już pół godziny po ósmej, na kanał skoczył nowy film, więc widzę, że jakieś tam komentarze wpadają, więc przy okazji na Garminie będę mógł sobie je poczytać. Dobry. Jednak na trasie są jakieś konie. Już ponad 2 godziny. Jakoś to idzie. Noga kręci. Jest fajnie. Lepiej niż się spodziewałem. Były te zapowiadane piaski, ale czy aż tak ciężkie, to bym nie powiedział. Nawet na semislikach spokojnie je przejechałem, więc nie było najmniejszego problemu. I na razie utwardzona droga. Czas trochę prędkość nadgonić, bo słaba. Średnia chyba 28,5, więc jadę. Drugi cross esker z rzędu. Merit Kisa Alex też widziałem niejedną. Zaraz będzie 3 godzinki jak jadę i ogólnie fajnie, siły są, czuję się w miarę wypoczęty, ale już zaczynają powoli łapać mnie skurcze, więc postaram się jeszcze
max godzinkę coś trochę mocniej pojechać i później już trochę schodzę z tempa. Taki klasyk. O, Przemysł! Nie ma. Ty długo jedziesz? Ty jeździsz 500-kę? Ja to za miętki jestem na takie. Można. Ładny rower. Powodzenia! Uwaga. A, muzyczka gra, można jechać. Dawaj na koło. Już dogoniłem pierwszych, którzy startowali na dłuższym, startują na dłuższym dystansie i startowali godzinę wcześniej, prawie. Wiadomo, oni nie mogą przycisnąć od początku, muszą jechać swoje od A do Z. Ja trochę staram się przycisnąć, ale też nie mogę przesadzić. Ale dzień zapowiada się dobry. Godziny, jakieś 88 km będzie przede mną ostatnia taka większa grupa. Z tego co widziałem na trackerze, to na chwilę sobie spojrzałem i myślę, że jeszcze godzinka i będzie tak, że startowałem ostatni, a będę pierwszy. Zobaczymy zaraz. Dawaj, nie opierdzielaj się. Dobra, muszę uważać. Przed chwilą miałem glebę, nie nagrało się. Niestety, trochę kiera mi się skrzywiła. Zaraz, chcąc nie chcąc, będę musiał zrobić przerwę, żeby tą kierownicę wyprostować oraz żeby zdjąć termo, bo się zaczyna robić ciepło. Sorry, Maciej, może po prostu na wierzchu? Jakby dało radę. O, Maciej na gravelu. Chyba, że szybko wyprostuję. No to kurde, sami ten jadę, a wiesz co dzisiaj jechałem. Ty sami wjechałeś do zera. Coś? I muszą. To po lądalu? Tak. I tak muszę się rozebrać. Nie wygładam. Na tym zjeździe? Tak. No to ja to sam. Tak, jakby ktoś miał imbusa, to bym był wdzięczny, na przykład jeśli się rozbiorę. Dobra, teraz sobie poprzykładam te jedzenie, bo kurwa. Masakra. Kurde, widziałem, że będzie tak. Dobrze, idzie. Ciepło się robi. Zagotowałeś się? Tak. Zagotował cię. Dobrze. Swoje co mam zrobić, zrobiłem. Przyjadę swoje. No, my też szkoda ryzykować. No, my też tak jedziemy. I ile w ogóle mamy zrobione? Co, 80? 90 chyba już powinno pokazać. Dobra, powodzenia panowie. Masz drugą szansę mi wsiąść na koło. Więcej już nie będę czekał. Oh. Thanks.
120 km, 4 godziny, 12 minut. Już nie ukrywam, że trochę zmęczenie czuję, jeszcze w dodatku te skurcze, więc czas jechać swoje. Jeszcze tylko trzech zawodników przede mną. Dwóch myślę, że bez problemu dogonię. Nie wiem jak tego pierwszego, bo ten pierwszy wydaje się mocny. Ale zobaczymy, czas pokaże. Czas jechać swoje, nabrać trochę sił i byle do mety. Teraz teoretycznie powinno być z wiatrem, więc nie będzie tak źle. Robert jedzie dystans 250 i jak widać chyba się trasa w niektórych momentach nie pokrywa. No. Już prawie na mecz. Jak tam? Dobrze. No. Dobrze? Dobra. Dobra. Ale co? Powodzonka. Minęło jakieś 140 km, przyznam szczerze, że to na dwa razy kręcę, bo kręcę, ale nie wiem co to z tego będzie, czy mnie totalnie odepnie, czy jeszcze jakoś tam coś tam pokręcę, masakra. Nie, było tak ładnie żarło i zdechło. Jedziemy. Nie, ja jestem zielony, mamy trochę inaczej. Właśnie na trasie bywa tak, że jak ktoś jedzie inny dystans, to mimo że teoretycznie się niektóre fragmenty pokrywają, to czasami bywa jakaś delikatna zmyłka, jak w tym przypadku. Dobra, przede mną teoretycznie z trasy zielonej jest tylko jeden zawodnik z numerem 173, do którego mam jakieś 6-7 minut. Nie wiem, czy uda mi się odrobić, czy nie. Jak uda mi się odrobić, to podjadę do niego i będę świrował, że
W ogóle nie mam bomby, ale mam bombę. Mija 7 godzin, 7 godzin 10 minut, prawie 200 km i widzę, że chyba powoli odrabiam straty. Mam około 5 minut do człowieka przede mną. Ja trochę sił odzyskałem, może on trochę sił opadł, więc jest szansa, że go dogonię.
Dobra, przed chwilą gość mi krzyknął, że 13 minut mam do niego, a mam... Startowałem 20 minut później, czyli mam jeszcze 7 minut zapasu. Zostało 30 km, czyli godzina z hakiem. No może się uda, może się uda. Aha, już bym chciał być na mecie. Zostało mi 15 km, a najchętniej to bym się zatrzymał i odpoczął. Zaraz wracam. Zaraz wracam. Patryku, gratulacje. To chyba pierwszy, ale jeszcze nic nie wiadomo. Najprawdopodobniej. Jak? Czy żyje? Ciężko. Ja cię kojarzę z Legionowskiej. Jechaliśmy też razem jakiś czas. Dla pana słupy i przekąski z Kingu i informacją o rabacie, jaką pan posypował. Dzięki. Bardzo proszę. Zimne. Nie mój dzień. Bezalkoholowe. Mówisz, że to niewyspanie ta choroba. Ale trasa chyba spoko. Nie, trasa mega fajna, bardzo mi się podobało. O drugiej godziny skurczyłam. Od dwóch godzin? Od drugiej godziny. Wąt zniżkowy i potolara i... Wąt szastówy, czy jakiś tam zakup. No. Super. A piwko jest, a i należy. Tam trochę. Dobra, dzięki. Chcesz sobie usiąść, czy do środka, czy na leża? O, tak to się zwolniło, już nie jest tak, że jest gdzie usiąść. Idę do Radzinki. O, daleko. No tak na spokojnie. No to gratuluję. Halo. Sorry, że się nie zatrzymałem. No. Nie wierzę, że to zrobiłem, ale dojechałem pierwszy, mimo przeciwności losu. Jest upragniony wynik. Jadę się opłukać trochę, bo jestem brudny. I zaraz wręczenie pucharów. Ha. Ale jestem wypompowany. Nie wierzę. Ale najlepsze jest to, że noga jest taka, że nawet jak nie ma nogi, to noga jest. A ja. Ogromne gratulacje. Brawo! Proszę, trzymaj. Ja. Brawo! Do góry! Brawo, tata! Fajny? Tak, fajny. Fajny. Tak. Dzięki.